Mama w życiu nie zostawiłaby nas na święta. Może poszła w tango. No właśnie, mamo. Nie dam rady przyjechać do domu na święta. James, mój nowy szef, wrzucił mi duży projekt. No i nie mogłam odmówić. The snowflakes will be fall. A co to za kupowanie prezentów na ostatnią chwilę? No co za kotek tu robisz? To nie mój rozmiar. Ale to jest rozciągliwe. Kochanie, nie będę tego brała. Ja się tak starałam. Cały grudzień. Całe moje życie. Wracaj do matki. Ona teraz nie może być sama. Przecież cholera wie, co jej do głowy strzeli. Mamo? Naprawdę nie wiem, dokąd pojechała. Mówiła coś o spontaniczności i o pociągu. Poproszę jeden bilet. Przykro mi, obowiązują bilety z wcześniejszą rezerwacją miejsc, a wszystkie miejsca są zajęte. Nie sądzi pani, że to skandal, konduktor, który nie chce sprzedać biletu? Dewiant. Pan Wołodymir? Wowa, przepraszam, zaczytał się. Mama miała jakichś wrogów? Jakich wrogów może mieć bibliotekarka? Siema, mordo. Jakie macie plany na wieczór? Może poszła w tango, albo może na zakupy. Pani wróci do domu, pani się uspokoi. Mama w życiu nie zostawiłaby nas na święta. Może twoja matka wcale nie została porwana? Może znalazła kogoś? W dzień przed Wigilią zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia i razem uciekli na drugi koniec Polski. Nie to, że mam coś przeciwko romansom. Gdyby się pani nie zdecydowała, ja mam na imię Zygmunt. A ona nie za stara jest na niego? Babie się lot nie liczy, baby są bezterminowe. Jak sula, bo ocet.